To wszystko przez pana. A cóż znowu? Nie pojedzie? Nie. Coś się zepsuło. Nie, nie da rady. Wasze żarty. No, szukajmy kogoś do pomocy. Tymi chlodami sparował, aby ci się tylko nie zagrzał. Cicho, 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 cicho. Przepraszam. Auto nam w drodze. A cicho się do jasnej. Wypadek, coś nam w aucie trzasło. Ale co się tutaj właściwie dzieje? Wszyscy, proszę łaskawego pana, całkiem powariowali z tego. Będzie. No. A Wicuś to niby nie, na urlopie jest, a zamiast sobie posiedzieć przy bokach narzeczonej, to nisko pracuje i pracuje. Nawet tata Wicusia, ten tu oto obecny pan Drucik i mama pana Jurka, niby moja dalsza ciocia. Wicuś, weź na śruby do sprzęgła. On jest, proszę łaskawego pana, taki dziwak. Koledzy to o nim mówili, że taki maniak. Właśnie. Wicuś. Jazda. Proszę pana, ona ma rację. Bo widzi pan u nas, na Woli, to ten pan Jurek to jest nasze takie łódźko w głowie. Mówi. Wiele razy to właśnie było. Wiele pan. Pan Jurek zawsze wszystko mówi. No u nas, proszę pan. Co tu robi? Samolot. Tutaj? W tym warsztacie? Chce pan zbudować samolot? Chodzi mi o pewne nowe pomysły. Niech mi pan opowie. Boimy, panie radcunio, weźmy sobie tak. Ptaszyna, gołąbek na ten przykład. Obliczyli, proszę pana, że może robić 100 kilometrów w jedną godzinę. Marna ptaszyna, panie, za 2,20 zł. A taki aeroplan, panie, co tyle kosztuje i przecie go byle grochem nie nakarmi, to ma robić tylko 4 razy tyle? O nie, proszę pana, powiedział pan Jurek. I zaczyna wszystko inaczej. Niech pan sobie wyobrazi, za 2 tygodnie próba. Próba samolotu tego zamińskiego geniusza. No, jedziemy. Tak, jedziemy. Proszę pani, rękawiczki. Dziękuję panu bardzo. Za 2 tygodnie próba. Pamiętam, pamiętam. Będzie niezła aparetka. Nie poleci? Prędzej się rozleci. To pan to zawsze musi krakać. Bicki przyjechał. Wicuś?
nie będziesz latał. Odejdź, odejdź. Nie przeszkadzaj w rozwoju lotnictwa. Bezwarunkowo nie radzę panu lecieć. Samolot niebadany, nie ma pan licencji. Prowadzi Wicek. Aha, ten mechanik ze szkoły. Latał na aparatach szkolnych. Trzeci raz przerabia pan i wciąż te same błędy. Szkoda, że rzucił pan politechnikę. Pan pozwoli, pan inżynier Kubicki, rzeczoznawca lotniczy. Kotlica jestem. Kontakt, mały gaz. Kontakt, mały gaz. Zbierane z kawałków, a w lotnictwie nie ma miejsca na tandetę. Nic nie warte, co? Pomysł doskonały. Prawie rewelacyjny, ale... Zdolny chłopak. Wybitnie. Szkoda, że rzucił studia. Wielka szkoda. Może pan inżynier pozwoli odwieźć się autem? Tam był nie dogonił, ale to... Zaraz, zaraz! No i co? Bardzo cię pocharatał? No cicho, widzisz, cicho. Może ci się nareszcie odechce z tym wiatrakiem. Bardzo boli. Żeby tylko ten silnik. Może by wystartował, wszystko byłoby inaczej. Po śmierci męża powodziło się nieźle. Jako tak. Nawet na jego politechnikę. Ciężko, ale starczało. A od czasu, jak go opętało tym samolotem, narobili mu długów. I nauk nie skończył. I tylko w tym warsztacie pracuje. A co narobi, na to idzie. A teraz wszystko na nic. Jak się uprze, nic mu nie poradzi. Żebym miał zmarnować życie. Sobie i wszystkim nie ustąpi. Dwa razy nie udało się. Raz o mało go nie zabiło. To jeszcze leżał. Tu na łóżku, cały w bandażach. A jak tylko przyszedł do przytomności, już obmyślał swoje na nowo. Twardzi ludzie wychodzą stąd na świat. Z tego przedmieścia. Panie inżynierze, mam prośbę. Chciałbym dostać się znowu na instruktora do szkoły pilotów. Znowu? Już 3 razy dawaliśmy panu pracę i 3 razy musieliśmy pożegnać się z panem. Niech mi pan wierzy, pan nie nadaje się do lotnictwa. Pan jest niedbały. A w lotnictwie nie może być tandety. Daję panu słowo, że zmieniłem się gruntownie. To były grzechy młodości, bujny temperament. Niech mi pan zawierzy. No dobrze. Ale warunkowo. Tytułem próby. Panie inżynierze, bardzo dziękuję.
Przepraszam bardzo za spóźnienie. No, ale ten Kubicki męczył mnie, żebym objął kierownictwo szkoły lotniczej. Ale ja Warszawy nie rzucę. No, a co teraz będziesz z panem? Zaczynam wszystko na nowo. O, jeszcze panu mało. Tak, tylko tak potrzeba, panie... Jurku. Po panie Jurku. Ale... Ja także zaczynałem z niczego, z pięciu paluchami tylko. Sześć razy próbowałem, nie udało się. To zacząłem od początku, siódmy, a musiało się udać. Teraz zapytajcie w całej Brazylii, kto to kotlica. A widzi pan? Tak, tylko tak trzeba, jeśli się chce do czegoś dojść. Naprzód, ciągle, nie ustąpić, a uda się. Dziękuję panu. A ja właśnie myślałam, tatusiu, żeby pani objęła u nas na wsi gospodarstwo. Pani jest taka energiczna. A bo wynająłem taki mały dworek tu pod Warszawą, blisko, no i tam potrzeba kobiecej ręki. My nawet myślimy, że... A żeby pan do nas też przyjechał na parę dni. Na odpoczynek. Panno Janko? Panno Janneczko, niech pani uważa. Halo. Obserwuje pan swego kolegę, ptaka. Tak trzeba budować samoloty. Zmniejszenie oporu to jedyna droga dla konstrukcji na wielkie odległości. Tak. No dość myślę o tym, jak wylecieć z gniazda najszybciej i najdalej. A starość jak do gniazda wrócić? Bez politechniki, specjalizacji w aerodynamice, bez szkoły lotniczej nie doprowadzi pan do niczego, panie Jurku. A szkoda. A pewnie, że szkoda. Właśnie mówiliśmy z panem inżynierem o założeniu linii lotniczej komunikacyjnej Polska-Brazylia. Polska-Brazylia? Tak. Chciałbym połączyć kraj, w którym się urodziłem, z krajem, który mi dał zamożność i stanowisko. A może to i dobry biznes? Tylko żeby mi ktoś to napisał albo powiedział, co i jak, niby kalkulacje. Pan Zamiński zna się na tym doskonale. Omawialiśmy niejednokrotnie loty dalekodystansowe. Postaram się to opracować jak najprędzej. Niech mnie pan zostawi. Panno Janneczko, co się stało? Od czasu, jak się zjawił na horyzoncie ten zamiejski geniusz... Panie Witoldzie. Słucham? Pozwól no pan tu do mnie na chwilę. Przepraszam. No i czytał pan ten referat pana Zamiejskiego o linii Polska-Brazylia? Tak, to jest właściwie... zacząłem czytać, ale... Ale co? Cała sprawa jest w ogóle niepoważna. A, no naturalnie, skoro pan nie czytał, to dla pana niepoważne. Po co będę tracił czas? No i racja. Po co pan ma tracić czas? No baw się pan lepiej. Chcę iść na spacer, a nie mam z kim. Niech pan patrzy, jak tam ślicznie. Rzeczywiście. A, wszystko jedno. Chodźmy. Posiedzę dłużej w nocy. No, nareszcie. Thank you.
cisza tutaj dookoła. Jesteśmy sami. Sami i razem. Dla mnie to szczęście, a dla pana? Czego? To coś się wedrze, spłoszy nasze szczęście. No więc powiadasz, Tomasz, że takie towarzystwo dla handlu polsko-brazylijskiego jest potrzebne, no? Si, si. I powiadasz, że się może dobrze rentować, co? Si, tak. No to pójdź. Dobra. Zgadzasz się? Warnadę. No a ty, stary, będziesz menażerem w Warszawie, co? Emerytaty. To i z twojego wypoczynku nici, barbaritate. Barbaritate. A wiesz, że ja w tej Polsce jakoś odmłodniałem. No i co? Szukałem wszędzie, ale nie ma ich. Ty sama była? A nie wiem, pewnie z tym... Tak, czasami. Są zbiegowie. No gdzieżeście byli do tej pory? Na spacerze, nie towarzyliśmy, że tak późno. O, pan Korz! Właśnie pan Korzon. Zamiński jest. Przed chwilą opowiadałam o panu. No to, barbaritate, dziękuję za pamięć. Ja także pamiętałem. Panie raczy tego o... O! O, 5 000 dolarów. Nie chwalący się. Ale naprawdę, po co? Dziękuję panu bardzo, ale muszę się przebrać. Przepraszam. Oczywiście. Oj, niedobrze, stary. Nic, tylko tamten wlazł mi w drogę. No to pomów z nią otwarcie. Si, senior. Dobra. Wołaj. Trzeba wiedzieć. Wóz czy przewóz? Si. Si. Janeczko? Ale... Słuchaj, lepiej ty z nią pomów, bo ja to, wiesz, nie bardzo tak umiem z kobietami, Barbary. Nie, lepiej ty pomów, bo to trudna robota. Czy ja, ale nic się nie bój, ja będę dogadywał. Będziesz. Si. Pójdź znowu. Si. Janeczko, pozwól tu do nas na chwileczkę. Tatuś mnie wolał? Tak. To jest właściwie... Nie. A... To pan Korzon chciał z tobą mówić. Nic się nie bój, ja będę dogadywał. Bo ja... Na te imieniny. To pani z tym miłosnym upominkiem, barbaritate. Więc muszę wiedzieć, wóz czy przewóz?
A co znaczy wóz? Wóz? A wóz to będzie znaczyło moim wozem ze mną odjechać. Si, senior. A przewóz? A przewóz to? To przewóz pani ze mną do Brazylii. Barbaridade. Niech się pan nie gniewa, panie Koron, ale ani wóz, ani przewóz. Barbaridade. Moje szanowanie panu. Witam. Dziękuję, dziękuję bardzo. Proszę sobie nie przeszkadzać. Dobry wieczór panu. O, moje szanowanie. Czy nie wie pan, co ma znaczyć to przyjęcie? Zaręczyny. Panna wychodzi za mąż za jakiegoś obiecującego Goldzika czy coś takiego. No jasno, szanuję, że za jakiegoś Brazylijczyka. Bogaty jak nabab? O, to by się nie bardzo zgadzało. O, być może, że jeszcze wszystko będzie inaczej. No oczywiście. No tak. Moje szanowanie. Mam w ramionach moją maleńką, śliczną gębę. Pan nie ma prawa tak do mnie mówić. Dlaczego mi go pani nie chce dać? Znalazłaby pani to, czego pani szuka. Co? Miłość. W arystokratycznych kołach Londynu modny jest teraz konkurs, kto więcej wypije bez zakąski. Może spróbujemy, co? Proszę bardzo. Proszę bardzo. Nie. Gadaj sobie, co chcesz. Ja cię nic nie gadam. No to myśl sobie, co chcesz. A ja ci mówię, że z twoją córką już w Brazylii byłem posłowie. Nie mówiła, że jak wyjdzie za mąż, to tylko w starym kraju. I mnie też. Niby jak? No to przyjechałem, barbaridane. Jak wstadu chciał z panem porozmawiać, niechżeż pan siada. Pani Jerzy! Pani Jurku! Nie ma go tu! Szukaj. No to nie znajdą. Ojcu? Za łzach? Barbaridade. Słuchaj, a może mnie jeszcze przyjmie? Spróbuj, z kobietami nigdy nie wiadomo. A, aj, kikami, barbaridade. Panna Janka ma dziś swój dzień.
Nawet wiem dlaczego. Ba, kiedy się ma w garści wokół Jezusa, to gość, stary znajomy. Na znajomościach pan mnie nie braknie. Co pan przez to chciał powiedzieć? Moja rzecz, nie tylko pańska. Mam pewne prawa żądać, aby przy mnie o pan mianze w ten sposób nie mówić. Od kiedyż to? Od wczoraj. Czemu się pan śmieje? A gdybym panu powiedział, naiwniaczku, że ja mam pewne prawa do panny? A ten korzon, jak pan myśli, na gitarze i grał w Brazylii, co? Czy pan wie? Czy pan zdaje sobie sprawę z tego, co pan gada? Tak jest, wiem. Wszyscy to wiedzą, oprócz pana. Jeżeli czekasz na tamtą, toś przepadł, Gustawku. Na ciebie czekam, pani Miele. Niech pan nie myśli za dobrze o kobietach. Nie warto. Ale niech pani źle nie myśli. To się także nie opłaca. Kochany. Trzymam w objęciach moją śliczną małą laluchnę. To samo pan mówił przed chwilą. Ty! O, takie jest życie, kochanie. Taki konkurs. Jurku, co znaczy ta grobowa mina? O co pani chodzi? Dlaczego mnie unikasz? Nie chciałem pani psuć zabawy. Przecież ja tę zabawę urządziłam dla ciebie, dla nas. Czyś tego nie zrozumiał? Nie. Inni chyba też nie zrozumieli. Pan jest wymagający. Mam wrażenie, że nawet zanadto. Do tego trzeba mieć podstawy. Właśnie, podstawy. Gdzie mi tam da radę? Barbaridade. Proszę mi wybaczyć. Ale chciałbym zejść pani z drogi i więcej nie powrócić. Nie powrócić? Chyba, żebym zdobył takie podstawy, jakich tu nie ma nikt. Nikt wobec pani. Ależ, Jurku, ja nie chciałam. Wybacz. Może za wcześnie sięgnąłem po szczęście. Może za łatwo przyszła mi ta szansa. Idę do szkoły lotniczej. Jeżeli nie chcesz stać na mojej drodze... Ależ, Jurku, czyż ja ci przeszkadzam? Tak. Mądziesz mi zwolę. Wprowadzasz w moje życie coś, z czym się nie mogę jeszcze uporać. Czego nie mogę pojąć. A więc rób, co chcesz. Ty zimny człowieku. Ty wyrachowana duszo. Ty okrutniku. Co się stało? Nic. Niech, tatusiu. Panu ją. A, pan Stefan, teraz chcę się bawić. To rozumiem, barbaridade. Co za uroczy zjawisko. Nie, szanowna pani, zapewne właśnie z Londynu. Właśnie z Woli. A więc zdecydował się pan na szkołę lotniczą. Brawo. Można panu tylko pogratulować. Zostaje politechnika i będą z pana ludzie. I dwa nasze błyszczą w górze, pośród chmur orzeł nam bra. Poprzez Imbry, poprzez burze, orny lot zdobył nam świat. Dalej za oceany, to szlak nieznany, wielki szlak. Wyżej, gdzie stratosfera, gdzie dech zapiera tlenu brak. Lotnik
świat się zmienię. Gdzie dalekie morza, gdzie polarna zorza, śmiało leci skrzydłem śmieci dumny. Tak, dalej, jeszcze dalej, aż chłodnej fali cicha śmierć. Dalej, gdzie wschnie sięga, tak chce potęga naszych serc. Was dobiega do końca. Czeka was zadanie końcowe. Godzinę startu oznajmi wam alarm. Doskonale. Zdał celująco. Bardzo się ucieszył z tego stypendium na ukończenie Politechniki. Thank you.
odległość Warszawa, Rio de Janeiro wynosi 11 600 km. Wobec czego samolot, zabierając 3000 kg bagażu oprócz załogi, przebędzie tę przestrzeń w 26 godzinach lotu. A ja pojadę teraz morzem 2 tygodnie. Wczoraj ukończono badania laboratoryjne. Wyniki są imponujące. Szybkość 500 km na godzinę będzie przekroczona. Inżynier Zamiejski poszedł dalej niż zamierzał. Wobec tego decyzja w pańskim ręku. No to co tu dużo gadać? Przystępujemy do spółki i finansujemy budowę pierwszego samolotu. No to świetnie. Ameryka Południowa ma taki szczególny kształt. Gdyby w czasie lotu nad oceanem wziąć 8 do 10 stopni w lewo, to samolot poleci wzdłuż brzegów Ameryki i nigdy nie osiągnie lądu. Odstukaj to. Nie, no to się nie zdarzy. Radio nas poprowadzi. A lecimy taką trasą. Warszawa, Casablanca, Dakar, stąd nad oceanem do Rio de Janeiro. Wszystko bez lądowania. Si, bez lądowania. No tak, to nawet nie tak daleko. Wybornie to zreferowałeś. Znakomicie. Panie inżynierze, przysłano radioodbiornik do warsztatu. To dobrze. Jutro sprawdzimy. Doskonale. Dostałem wiadomość. Niedobrą? Janka przyjeżdża. Pani... Nic z tego nie wyszło. To głupia dziewczyna, przekór w sercu. A pomyślcie to o niej, kiedy będę w Brazylii. Nikudy. Solidnie. Nie zawiecie nas. Panie Witoldzie, proszę to dziś jeszcze sprawdzić. Doskonale. Tutaj są lampy. Zaraz zabiorę się do tego. Tylko gruntownie i dokładnie. Wszystko sprawdzę jak najdokładniej. Cześć. Biuro przy hangarze? Przy aparacie? A, to ty, Laleczko. Kiedy nie mogę, dziecinko? No cóż robić, mam bardzo pilną robotę i odpowiedziałem. Parę dni już ten lot. No, kiedy naprawdę? No, ale na krótko. Dużo pić nie będę. No, godzinkę. Zaraz przyjdę. Jaka knajpa? No to czekajcie na mnie. Panie Wincenty! Zaraz, zaraz. Aparat sprawdzę dopiero wieczorem. Dobra jest, panie kierowniku. Do widzenia. Do widzenia. La 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 Tony, wszystko na mojej głowie. La 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 la. Thank you.
Pani tu? Szukałam pana na lotnisku, ale powiedzieli mi, że pan nie chce się już z nikim widzieć przed odlotem. Proszę mi wierzyć, panu Janku. Ja na tę chwilę czekałem długie lata. Całe życie. Rozumiem. Ja się nauczyłam, co znaczy czekać i wierzyć. Panno Janu, czy pani rozumie, że byłem pani zawsze tak samo wierny, jak swojej pracy? Że panią zawsze... Cicho. Powiesz mi później. Jurku, lotnikom nie wolno nic życzyć. Ale jak będziesz tam wysoko, w powietrzu, to pamiętaj. Lalu. Dobrze, że lamp jeszcze nie założyłem. Nic mi nie będzie. Diabel by się polapał. I tak będzie dobrze. No jak tam? Sprawdziłeś? W porządeczku. Mogą lecieć. A, no to już za parę godzin. Widać? Odjechała. No a teraz tak nad wodą do samego Rio de Janeiro. Prowadzą nas przez to radio jak na sznurku. Maszyna idzie jak krew z nosa.
Panie inżynierze, a może by tak machnąć depeszę? Dobra, no dawaj. Halo, uwaga! Podajemy treść depeszy, jaką otrzymaliśmy przed chwilą z samolotu Vola. Minęliśmy Villa Cisneros. Lecimy nad oceanem. Wszystko w porządku. Pogoda dobra. Słabe wiatry przeciwne. Jak powiedział? Powracamy teraz do naszego koncertu. Villa Cisneros, tak? Państwo za gdzie chwilę. To może być? Załoga czuje się dobrze. Konstruktor zadowolony. Pilot też. Samolot doskonały. Żałeś? Samolot doskonały. Musowo. I motory też. Dolecą na pewno. Jeszcze nowy rekord ustalę. Teraz śniadanko dla pana inżyniera. Co jest? Niedobrze. Nie słyszę sygnału. Straciłem kurs, czy co? No, a jak tam? Co jest, jak pragnę zdrowia? Wszystko niby w porządku, a nie buczy. Chyba coś w radioodbiorniku. Akumulator wyładowany. Co? Jakiś smak. Lecimy na busoli. Mamy. Kurs geograficzny 221. Poprawka na deklinację 19 stopni. Na dewiację 5. Bierz kurs 245 stopni. 245 stopni. Dobra jest. I bez radia damy sobie radę. Jakbym leciał przez ocean z panem majorem Skarżyńskim, panie, to... Panie, z jakim Skarżyńskim? Przecież Skarżyński leciał sam. Jak to sam? A rzeczywiście sam. Szanowni panowie, jeżeli ja, Tomasz Kotlica, zmuszony jestem przemawiać, to panowie, zaszło coś naprawdę bardzo poważnego. Ewerdade. Wielmożni panowie, sprawa w tym, że my tu sobie obradujemy, a tam nad morzem leci samolot. Nasz samolot. Polski samolot. Ten samolot, proszę panów, leci nad tym samym morzem, którym my, biedni polscy emigranci, jechaliśmy po chleb zamorski w cudzych, starych, cuchnących udłach. Siódma. Niedobrze. Po pół godziny powinniśmy widzieć prąd. Widocznie przenieśli go trochę dalej. Właśnie. Szybkość mamy normalną, kierunek dobry. Nic nie rozumiem. To busola. Co busola? Busola zła. Nad lądem była bez zarzutu. Czemużby więc teraz? Innej przyczyny jak ta nie widzę. Wiesz, co mogło być? Zwarcie w radioodbiorniku zdekompensowało nam busolę. Jeżeli busola jest zła, to znaczy, że lecimy źle od 6 godzin. Ile benzyny? Najwyżej na 2 godziny. Prawdopodobnie lecimy wzdłuż brzegów Ameryki i będziemy tak lecieć aż do wyczerpania benzyny.
Bierz kurs w prawo o 90 stopni. Tak, to jedyna szansa. Zaraz się ściemni. Jeżeli jest blisko i benzyny wystarczy, no to w porządku. Ale jeżeli mamy duże zboczenie, to... Ja rozumiem, że dać pieniądze, ciężko zapracowane pieniądze, to dużo. Ale ryzykować życie i lecieć, o, to więcej. Wielmożni panowie, musimy podpisać udziały, zanim oni tu spadną z nieba w Brazylii. To byłby dla nas wielki wstyd, żeby oni wylądowali wcześniej, zanim my zdążymy wyciągnąć nasze pugilaresy. Skończyłem. Każdy, kto to zrozumiał, niech położy podpis i kapitał zadeklaruje. Pan Warzywko ma głos. Ja prosiłem najpierw, no? Pan Korzon ma głos. Si, senior. Ja chciałem tylko powiedzieć panu przewodniczącemu, że pewna to tylko jest ziemia pod nogami. Woda już nie jest pewna. I dużo na niej potracili. Ale to jeszcze ujdzie. A powietrze? To jest powietrze. Więc tego, co ja wydrapał z ziemi, w powietrzu lokował, nie będę barbaridanem. Zaraz się będą wstydzić ci, co się boją, bo nasz samolot na pewno już dolatuje do brzegu Brazylii, a może już tam jest. A, pan Warzywko ma głos. Być to on jeszcze nie jest, bo ja by tu już miał termin depesze. Lada parę minut przyjdą wiadomości o tym zwycięstwie, na który czeka cały nasz naród i w ogóle cały świat. Pan Warzywko! A to my te lada parę minut też poczekamy. Bo i znów. Zaraz, panie Warzywko, dam panu głos. Tylko jeszcze jako tu przewodniczący stwierdzam, że naszemu narodowi zawsze brakowało jednej woli. I to nas zgubiło. To my właśnie czekamy, żeby ta wola do nas przyleciała. Miała być o 7, a tu już dawno ciemno i ciągle nic. Później się ludzka rzecz, ale na tych ludziach ja się zawieść nie mogę. Pan Warzywko ma głos. A ja już się zawiódł na tym panu inżynierze, sin senior. Jeden raz, ale dobrze. I mam dość. Jak się raz okazało, że to ziółko, to ja już mu więcej wierzyć nie będę, barbaridane. Za słowo ziółko, pan Warzywko, przywołany jest do porządku. Proszę to zaprotokolować. Pan Korzon ma głos. A ja chciałbym się zapytać pana przewodniczącego, co to za papierek mu przynieśli. Czy to nie jest właśnie to, że już przylecieli? To jeszcze nie to, to co innego. A to szkoda. Bo te lada minuty płyną i płyną, barbarydade, i jakoś nic. Która godzina? Ciemno. 10. Ile benzyny? Mało. Na pół godziny. Jak wysoko lecimy? Nisko, 800. Rzuca maszyną jak diabł. Liczę się. Co? Siadę. Nic nie widzę. Żadnego światełka. Halo, nadajemy komunikat z lotu transatlantyckiego. W sferach lotniczych panuje wielkie zaniepokojenie z powodu braku wiadomości o losach samolotu Vola.
Rząd brazylijski wysyła na morze eskadry torpedowców i samoloty. Najgroźniejsza jest okoliczność, że samolot Wola posiadał zapas benzyny mogący wystarczyć na 24-godzinny lot. W tej chwili zapas ten jest już wyczerpany. Jest jednak nadzieja, że Wola dzięki specjalnej konstrukcji potrafi się utrzymać na wodzie w ciągu kilku godzin. Za chwilę następna audycja. Towarzystwo. Jeden tak, a jeden tak. Nieprawdaż? I nie wiadomo jak. Si, senor. Słowa barona. Si, senor. Si, senor. A ja mówię. Ani tak, ani tak. I no mówię. I tak, i tak. No więc tak. Słowa nie barona, co mówię. Si, senor. No mówię dobrze. A mówię tak. Jeżeli on jest polski, do Brazylii, do tego niby nie bradasz. A my owszem. Syn, senior, czemu nie? A jak one nie? To ja. Bo ja. No nie. Barbarytady. Si, senore. A widzisz, Maryla? A jeszcze leć słucha. Barbaridade. Dobra. Si, senor. Si, senor. To jest powiedziane dobrze. Proszę o zaprotokołowanie wniosku pana Siepyty. A może pan przewodniczący już ma taką depeszę o tym zwycięstwie Woli? Bo tu już cały naród czeka ładnych paręset minut. A nie lada parę. No? No. Si, senior. Wola nie może zawieść. Pan przewodniczący... Taką depeszę ja będę miał. Pan przewodniczący dopiero będzie miał. A ja już mam. Zaraz zobaczymy. Spokój. O, z lotniska Rio. Wola nie przybyła. Stop. Katastrofa? Pewna. Cicho! Pokaż! No, no to... Proszę, możemy się rozejść. Całe życie się człowiek uczy. Si, senior. A toś się nauczył, Tomasz, że takiej roboty, która ma być dla całego narodu, to nie daje się w ręce takiemu, co więcej o panienkach myśli, jak o tej robocie. Barbaridade. Wstydź się tak mówić, korzon. Jak ten człowiek może już przed sądem boskim? Tomasz, nie mów ty tak. Ja nie chcę mojej krzywdy zębami rekinów płacić. Niech go tam Pan Bóg ma w swojej opiece. Jeśli pan wie, że pan nie nadaje się do lotnictwa. Pan jest wolny, wolny, wolny. W lotnictwie nie może być tandety. Jest wolny, wolny, wolny. Pan nie nadaje się do lotnictwa. Taka jest nieodwołalnie decyzja moja. Jest wolny. W lotnictwie nie może być tandety. Jest wolny. Nie może być tandety. Wolny. Tandety. Wolny. Tandety. Wolny. Nie może być tandety. Pan jest wolny. Pan nie nadaje się do lotnictwa. Pan jest wolny. Nie ma tandety. Tandety. Wolny. Tandety. Wolny. Tandety. 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 Lotników spotkała niezawodnie katastrofa koło samego wybrzeża. Winę ponosi prawdopodobnie błędna nawigacja. Spowodowana defektem aparatu radiowego. Dlaczego nie ma lotu? No tak, nieszczęście. A czy się musiało stać, panie inżynierze? Któż to? Chyba jeden Bóg. Gdzie pilot? Ten aparat musi być zaraz wypróbowany. Fabryka nie może czekać. Kiedy pan pilot Górecki nie przyszedł? O, pan Siemiacki. A pan tu co? Oni zginęli
Panie inżynierze, radio. Radio zawiodło. Podobno. To radio to ja sprawdzałem. Wypiło się trochę. Milczeć. Nie dopatrzyłem, potem nic nie powiedziałem. Milczeć. Pójdzie pan teraz do dyżurki i zaczeka pan na mnie. Sam oblecę tę maszynę. Za minutę ma być gotowa do startu. Panie inżynierze, ja proszę, błagam, niech pan mnie pozwoli. Ja oblecę. Dobrze. Panie inżynierze, czy pan zechce mi podać rękę? Kombinezon. Rzucił spadochron. Ale strzał! Że są
samolot polski Wola wylądował szczęśliwie koło Santos. Lotnicy zdrowi. Według dotychczasowych wiadomości przyczyną opóźnienia lotu był defekt aparatu radiowego i uszkodzenie busoli spowodowane krótkim spięciem. Świnku najmilszy. Bliższe szczegóły podamy na swoje otrzymanie. Mówię, mi się pomyślało. Pieszko moje. Za chwilę następna audycja. Jurek, przelecę. Przelecieli łobuzy. Mój widzak przeleciał. Niech ofercja nakręci to jeszcze raz. I no, także co? A coś ty myślał, że mnie serce się nie krajało? Że my mogli się skompromitować na między... Co chcesz? Cicho! Dzieciństwo, moja młodość i matka moja była taka jak pan. I dlatego wybrałem go sobie za syna. Dobry dzień przyszedł pani za miejsce. Dobry dzień, panie Tomasz. Zatrzymać! Goni mnie! Radne dziecko!
Ojca swego niechęciu jeden! Wprowadzasz w moje życie coś, z czym się nie mogę jeszcze uporać. Czego nie mogę pojąć. A więc rób, co chcesz. Ty zimny człowieku. Zdarcie w ranie odbiorników zdekompensowało nam mózg. Jeżeli busola jest zła, to znaczy, że lecimy źle od 6 godzin. Prawdopodobnie lecimy wzdłuż brzegów Ameryki. Będziemy tak lecieć aż do wyczerpania benzyny. Wariat chyba! Samobójstwo!